Cześć, dzisiaj jestem w miejscu, które nazywa się Bocianowe Bagno albo Bocianowskie, bo zawsze jakoś to mylę. W każdym razie coś z bocianami. Byłam już tutaj, w tym miejscu robić zdjęcia. Było to zimą. W tym roku nie było zbyt dużo śniegu, ale ze 3 dni śniegowe się znalazły i właśnie jednego z nich przyjechałam tutaj na zdjęcia. Zdjęcia wyszły bardzo fajnie. To wszystko oczywiście tutaj było przysypane śniegiem, woda była zamarznięta. Te takie kikuty drzew, które tutaj widać, były no tak niesamowicie sterczały z tego białego, takiej białej płaszczyzny. I pomyślałam sobie wówczas, że fajnie byłoby przyjechać jeszcze raz i zobaczyć, jak zmienia się krajobraz. To oczywiście wiadomo, że się zmienia, bo są rośliny, nie jest biało, tylko zielono, ale jakie daje to możliwości fotograficzne, jak zmienia się cały potencjał fotograficzny takiego miejsca. I będę chciała dzisiaj zrobić zdjęcia w podobnych miejscach, w których robiłam wówczas. Może niekoniecznie w identycznych, bo może się okazać, że to, co takie miejsce, które przy śniegu, przy mrozie, przy ściętej tafli wody wyglądało fajnie, no teraz może nie mieć tego potencjału, ale w podobnych miejscach. I chciałabym porównać potem te zdjęcia, zobaczyć, jak one wychodzą. Trzeba iść dokładnie po ścieżce, każdy krok w bok, nastąpienie na ten takie zielone, to jest śliczne to zielone, taki ma kolor soczysty, w ogóle super jest, ale nastąpienie na tą zieloną roślinę, to chyba jakiś mech albo coś takiego, no słyszę, że bulgocze mi pod stopą, więc bardzo uważam, żeby nie wyjść na tą wodę. Już raz się kiedyś podtopiłam w rzeczce, lód się pode mną zarwał i już nie chcę powtórki z rozrywki. Głęboko, ale już tutaj smoga. Utopić to bym się w tym nie utopiła, bo tam jest twarde dno pod spodem, ale nie będę ryzykować włożenia tam. Mam chwilę przerwy. Jestem już tutaj 2 godziny, a przeszłam 1/4 długości tego całego obwodu tego jeziorka. Więc nie wiem, jak to będzie. Ale tam dalej, w tej dalszej części, już nie jest tak. Tam jest spory taki fragment, do którego ani nie ma dobrego podejścia, żeby zrobić zdjęcia, ani też nic się nie dzieje. Więc tak 1/3 tego odpadnie. Tam nie ma nic takiego fajnego. No chyba, że mnie przyroda zaskoczy. W zimie nie było, a teraz się okaże, że jest super. Tak też może być. Jest tu super krajobrazowo. I te wszystkie rzeczy są ekstra. Poza jedną rzeczą, że na pierwszym planie zawsze coś jest. I ponieważ jest
teren podmokły, to nie da się przejść kawałek dalej, żeby pozbyć się tych pierwszoplanowych elementów, tylko no one włażą po prostu w kadr. I to samo było w zimie. Też te elementy tutaj właziły, znaczy elementy, no takie upadłe gałęzie. Jak patrzę dalej, to widzę, że się pojawiają piękne rytmy od tych takich pionowych pni drzew. No ale co z tego, jak na froncie idzie coś po skosie, tak nagle, nijak, no. I się wszystko rozsypuje. Tego jest mi żal. I to w zimie też to było. Trochę o tym zapomniałam. A trochę pamiętałam, ale myślałam, że może będzie można inaczej podejść do tej wody. Ale jednak teren jest bardzo podmokły i za bardzo nie będę szaleć. Przeszłam na drugą stronę tego jeziorko, stawo, bagienka. Słońce jest zupełnie w innym ustawieniu. Będę dużą część zdjęć robiła pod słońce. Zmieniły się też warunki pogodowe o tyle, że nie ma już na słońcu tej takiej mgiełki, która je przysłaniała i powodowała, że cały obraz miał, były światła, były cienie, ale wszystko tak, w taki miękki sposób się układało. Tutaj światło w tej chwili już jest ostre, niebo jest zupełnie błękitne, parę chmurek na niebie jest, ale generalnie światło, słońce daje już naprawdę solidnie. Są przeurocze. No, tak słodkie. Zawsze się skuszam na fotografowanie takich rzeczy. Często to nie wychodzi dobrze, no bo to znowu wychodzi z tego pocztówka. Ale i tak przyjemność, która płynie z samego faktu robienia zdjęć, jest tak przeogromna, że nie żałuję sobie i zawsze je robię. Dzisiejsze zdjęcia uważam za zakończone. Ogólnie jestem bardzo z nich zadowolona. Nie poszły one po mojej myśli w tym znaczeniu, że trochę coś innego sobie wyobrażałam, ale
to wiadomo, dopóki się nie weźmie aparatu do ręki i się nie wejdzie w tą rzeczywistość, to te wyobrażenia zawsze są troszkę takie, no troszkę inne. Nie chcę powiedzieć, że wyidealizowane, ale po prostu trochę inne. Okolica w tej chwili latem wygląda zupełnie inaczej niż zimą. Ta ciemna tafla wody była całkowicie biała. Nie było tych wszystkich wysepek na wodzie, wszystko było przykryte śniegiem i tylko te wystające patyki, to był taki trochę surrealistyczny klimat się z tego robił. Teraz jedyne, co mnie trochę niepokoi w tych zdjęciach, to, że robiąc je, cały czas gdzieś w tyle głowy miałam takie poczucie, że robię trochę pocztówki. Że to wszystko jest takie ładne, takie słodkie, takie cukierkowe wręcz momentami. Bo ta błękitna woda, błękitne niebo, białe kwiatki i tak dalej, to nie są za bardzo moje klimaty. Mam nadzieję, że Photoshop da mi możliwość, żeby troszeczkę odjąć tej słodyczy tym zdjęciom. Zobaczę, czy da się je porównać z tymi zimowymi, bo te zimowe były, jednak robiłam je w zupełnie innych miejscach. Raz, że wtedy można było w inne miejsca podejść, bo raz, że nie były takie zarośnięte, dwa, że wszystko było zmarznięte, więc też te dwa kroki do przodu, ja jestem ostrożna, nie ryzykuję łażenia po bagnach, ale mimo wszystko te dwa kroki do przodu powodowały, że mogłam na przykład ominąć jakieś drzewo, do którego teraz nie mam dojścia. Bo ta woda się roztopiła, podniosła się i widzę, że miejsca, w których zupełnie bez problemu wtedy przechodziłam, taka ścieżka tu była, teraz jest zalana wodą. Więc nie wiem, czy to kwestia wiosny, że to jest takie pozalewane, w sumie w lesie dosyć sucho, nie ma, tutaj ostatnio nie było za dużo deszczy. No ale okej, w każdym razie jest podmokłe, więc nie we wszystkie te miejsca, w które wówczas wchodziłam, w tej chwili mogłam wejść. I to jest jedna kwestia. A druga kwestia, że teraz jak pojawiły się właśnie te wysepki, pojawiło się dużo jeszcze różnych innych rzeczy na tej wodzie i przez to nie ma takiej czystości, nie ma te rytmy, które wtedy były, teraz się jakoś pogubiły. Więc na pewno te zdjęcia będą kompletnie inne. Pewnie moim błędem było, jeśli tak można w ogóle powiedzieć o błędach, moim błędem było to, że gdzieś w tyle głowy miałam ten klimat takiej właśnie surrealistyczności tego miejsca i koniecznie chciałam go powtórzyć. I być może w którymś zdjęciu mi się to uda. Na razie jeszcze tyle, co mogę podejrzeć w aparacie, to jest za mało, żeby coś powiedzieć. Ale być może, nie wiem, no zobaczę jeszcze, jak będę obrabiać te zdjęcia. Może będę chciała jakiś inny klimat znaleźć, zupełnie, kompletnie inny. Jestem z dzisiejszego dnia zadowolona, szczęśliwa. Jadę do domu obrabiać zdjęcia i do zobaczenia następnym razem.